Witam was bardzo serdecznie w Age of Civilizations 2 na modzie Total War. Ostatnio graliśmy sobie tutaj na scenariuszu Polska i chciałbym jeszcze do tego scenariusza powrócić, ponieważ jak pamiętacie, jeżeli widzieliście ostatni odcinek, to graliśmy Małopolską i tutaj sterowaliśmy owym województwem, no i podbijaliśmy całą Polskę, aż ostatecznie udało nam się tego dokonać. Natomiast dzisiaj chciałbym zagrać w nieco inny sposób, a w zasadzie poobserwować rozgrywkę tutaj korzystając ze znanego nam trybu widza. No i poobserwujemy sobie, po prostu przeprowadzimy sobie taką wojnę województw. Tak naprawdę zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała historia tych województw. Na razie nie będziemy włączali wiecznej wojny. Możemy spróbować to zrobić jeszcze przy jakimś innym podejściu. Agresywność AI na przykład możemy dać na 200%, chociaż nie wiem, czy to dotyczy tylko kiedy my jesteśmy graczami, czy komputer względem komputera również, ale powiedzmy, że dajmy tak te 210%. No i oczywiście my dzisiaj jako obserwator zobaczymy sobie po prostu, jak tutaj sytuacja będzie wyglądała. Dobra, zatem odpalamy sobie nasz timer, no i zobaczymy, czy tutaj właśnie będą jakieś wojny z początku, ponieważ nie dałem wojny totalnej, także sytuacja tutaj może być naprawdę trudna do przewidzenia. Widzimy tutaj jakieś ruchy wojsk i zobaczmy, że tutaj województwo świętokrzyskie poszerza swoje tereny o Łódź, natomiast Wielkopolska póki co zajmuje Śląsk. Mazowsze tutaj widzę przeprowadza jakieś manewry wojskowe, Podlasie już tutaj walczy z województwem lubelskim i chyba jak na razie lubelskie wygrywa. Zobaczcie, że tutaj Warmia jeszcze się włączyła i zyskała trochę terenów dla siebie, a teraz coś, co z pewnością warto podkreślić. Zobaczcie, Wielkopolska została teraz pociśnięta przez Mazowsze. Mazowsze zajęło tutaj Poznań i wypchnęło Wielkopolskę tak naprawdę do Piły i tutaj jeszcze do Bytomia, jeśli dobrze widzę. Zatem Wielkopolska naprawdę w parę chwil dosłownie straciła bardzo wiele. No i zobaczmy, wojna na wschodzie Polski, Podkarpacie. Tutaj walczyło z województwem lubelskim i zajęło kilka ziem, w tym Lublin. Już się właśnie skończył rok 2020, mamy 2021. Mazowsze tutaj zdecydowanie przeważa, jeżeli chodzi o te państwa. Możemy sobie tutaj także zerknąć na ranking województw pod względem populacji, wyniku ekonomicznego, prestiżu, a także oczywiście wyniku całkowitego. No widać, że Mazowsze tutaj prowadzi. Natomiast druga jest Małopolska. No i województwo kujawsko-pomorskie tutaj stara się zająć Wielkopolskę, ale tam jednej prowincji im brakuje. Aby do niej dotrzeć, musieliby przejść naprawdę kawał mapy. Widzę, że Mazowsze się zbroi i tutaj właśnie atakuje województwo lubelskie, które przestaje tak naprawdę już istnieć. Natomiast tutaj zobaczcie, że jeszcze zachodniopomorskie walczy z kujawsko-pomorskim i chyba teraz zachodniopomorskie tutaj zyska nowe tereny, chociaż jednak wydaje mi się, że nie do końca. No, kujawsko-pomorskie teraz ma spore problemy, no i tym samym zobaczcie, też tutaj traci parę tych prowincji, teraz je znowu odzyskało. Także tutaj sytuacja w centralnej Polsce, czy nawet centralno-zachodniej Polsce, jest dosyć burzliwa, a Pomorze walczy z zachodnim Pomorzem i z kujawskim Pomorzem, więc czyżby tutaj doszło do wielkiego zjednoczenia Pomorza? Wszystko na to wskazuje. No i tutaj ostatecznie lubuskie zajęło Piłę, no a tak naprawdę wielkopolskie pozostało jedynie, zobaczcie, tylko w Bytomiu, co ciekawe. Natomiast Małopolskę również tutaj zniknęła z mapy, gdyż województwo małopolskie zostało przejęte przez Mazowsze i zobaczcie, że Mazowsze tutaj ma naprawdę imperialistyczne zapędy. Są także wojny na Dolnym Śląsku, tutaj Podkarpacie rozszerza także swoje tereny, no i zobaczcie, że tych województw już jest zdecydowanie coraz mniej, no a tutaj Mazowsze przeważa. Jeszcze warmińsko-mazurskie ma właśnie dosyć podobny kolor. Myślę, że moglibyśmy im ten kolor zmienić. Okej, teraz jest zdecydowanie lepiej, już się przynajmniej odróżniają. No ale zobaczmy, czy Mazowsze tutaj zdoła zjednoczyć całą mapę. Zobaczcie, że Pomorze także zyskuje dosyć dużo terenów. No ale rozpoczęła się, zobaczcie, teraz naprawdę wielka wojna Mazowsza z Pomorzem, również Dolnego Śląska tutaj z Pomorzem i również Warmii właśnie z Pomorzem, a więc rzucili się na te Pomorze i tak naprawdę ograbili je z ziem, ograbili je ze wszystkiego, co mieli. No, pozostawili im tak naprawdę jedynie dwie prowincje, a Mazowsze chyba już szykuje się powoli do jakiejś kolejnej wojny.
Zobaczcie, że oni cały czas tam transportują gdzieś te jednostki pod granicę. I co teraz będzie ich kolejnym celem? Czyżby to było województwo warmińsko-mazurskie? Natomiast Dolny Śląsk chyba chce tutaj przejąć województwo opolskie, bo zobaczcie, że też tutaj się zbroją, no i atakują, zajmując tym samym całe Opole. Teraz mamy chyba jakiś sezon ogórkowy, bo za bardzo nic się nie dzieje, ale podejrzewam, że zaraz może być gorąco i chyba będzie wojna, chyba będzie wojna. Tutaj Dolny Śląsk jeszcze przejmuje do końca te Pomorze. Czyżby następną wojną miało być już Mazowsze versus Śląsk? Jest to bardzo możliwe, obecnie Mazowsze jest tutaj najsilniejsze. Zostały tak naprawdę nam cztery cywilizacje, co ciekawe. No i właśnie możemy sobie tutaj spojrzeć na ranking, zobaczcie, że zdecydowanie tutaj przeważa Mazowsze. No a Dolny Śląsk jest na drugim miejscu. Czy Dolny Śląsk jeszcze tutaj zdoła jakoś przeciwstawić się Mazowszu? A może trzy właśnie tutaj cywilizacje, trzy tak naprawdę mniejsze cywilizacje zmówią się jakoś przeciwko Mazowszu i spróbują tutaj zaatakować najsilniejszą cywilizację, najsilniejsze województwo. Zaraz zobaczymy tak naprawdę, czy to będzie wykonalne dla nich. No i zobaczmy, dochodzi do wojny. Co się tutaj stało? Do wojny doszło między Podkarpaciem a Dolnym Śląskiem. Kto by się tego spodziewał? Szczerze mówiąc, akurat takiej wojny bym się nie spodziewał. Oni nawet ze sobą nie graniczą. A więc tutaj Warszawa musiała udostępnić im w jakiś sposób dostęp wojskowy. No ale chyba kończy się to ostatecznie białym pokojem z tego co widzę. Chociaż nie, jednak tutaj Dolny Śląsk wygrał i ma teraz całe Podkarpacie jako wasala, także Śląsk naprawdę stał się już potężną konkurencją dla Mazowsza, a pamiętajmy, że jeszcze jest województwo warmińsko-mazurskie. Jednak czy oni będą w stanie tutaj w jakiś sposób jeszcze zaistnieć? Obecnie już jest 2031 rok, no ale na razie sytuacja, zobaczmy, jest w miarę stabilna, chociaż teraz się zaczyna robić gorąco. Mazowsze tutaj zaatakowało województwo podkarpackie, no i tutaj Śląsk nawet nie zainterweniował, a więc Mazowsze zajęło całe Podkarpacie, a zobaczcie, że już tutaj wojska Mazowsza gromadzą się przy granicy z Dolnym Śląskiem. Czyżby szykował się jakiś atak? Myślę, że jest to bardzo możliwe. No ale czy wtedy Warmia nie zaatakuje jakoś z drugiej strony? Zobaczymy, bo na razie tutaj Mazowsze zbiera się przy tej granicy, ale póki co nie zdecydowało się na żaden atak. No i zobaczcie, jednak tutaj Mazowsze zaatakowało Warmię i Mazury i bardzo szybko, dosłownie błyskawicznie zajęli ich tereny, a więc pozostało już tylko ogromne Mazowsze, no i średniej wielkości Dolny Śląsk. Myślę, że Mazowsze spokojnie zdoła zająć Dolny Śląsk, ale to jest raczej tylko kwestia czasu. Zatem poczekajmy, zobaczymy, kiedy ta wojna się rozpocznie, bo że się rozpocznie, myślę, że jest to prędzej czy później nieuniknione. Mamy obecnie 2038 rok już. Na razie jeszcze tutaj Śląsk nie walczy z Warszawą. 2040 rok, nadal obecnie jeszcze bez wojny, ale zobaczcie, że ta armia tutaj stale się powiększa. Chociaż tutaj no oni na razie czyhają na tej granicy, czyhają, aż będą w stanie ten Śląsk zaatakować, jednak czy ostatecznie to zrobią? Rok 2050, a wojny jak nie było, tak nadal nie ma, już powoli zaczynam tracić nadzieję, czy tutaj jakaś wojna rzeczywiście będzie miała miejsce, chociaż no oba kraje cały czas się zbroją się, ale co im to daje tak naprawdę, że tylko zwiększają liczbę wojska, skoro od kilkuset tur już chyba tutaj nie było żadnej wojny? No Mazowsze nie decyduje się na atak na Śląsk, chociaż teraz dopiero wybuchła ta wojna i zobaczmy, jak ona się potoczy. No bardzo szybko Mazowsze zajęło tutaj tereny Śląska, nawet gdzieś tam Śląsk próbował wbić się w Mazowsze, jednak tutaj zdecydowanie są w tyle. No i Śląsk, w zasadzie tutaj Dolny Śląsk, raczej w tej wojnie przegra, chociaż bronią się na Pomorzu Zachodnim. No i zaledwie zostały im te trzy prowincje. Teraz już mają tylko dwie. Śląsk próbuje coś odbijać, ale po chwili te prowincje tracą, gdzieś uciekają dalej, ale już mają tylko Szczecin i za chwilę Szczecin powinien zostać, myślę, że zajęty przez tutaj wojska mazowieckie.
Tak jest, zobaczmy, Szczecin zostaje zajęty, no i tym samym Mazowsze przejmuje całą Polskę, a więc... No cóż, Trzaskowskiemu udało się zostać tutaj prezydentem Polski w nieco inny sposób, powiedzmy, że taki bardziej militarny. Ostatecznie tutaj Mazowsze zajmuje tereny całej Polski, tak naprawdę mogą utworzyć państwo polskie, nie wiem czy w ogóle będą chcieli to robić. No i tutaj raczej już nic ciekawego się nie wydarzy, no ewentualnie jakieś bunty mogłyby wybuchnąć, ale z tego co widzę, to tutaj raczej sytuację mają w miarę opanowaną, w miarę stabilną, już tutaj sobie nawet zasymilowali te tereny. A więc jak można było się domyśleć, zwyciężyło tutaj Mazowsze. Natomiast spróbujmy zagrać jeszcze w inny sposób, w zasadzie poobserwować rozgrywkę. Oczywiście włączymy tryb widza, czyli boty będą sterowały tymi państwami. Natomiast damy wieczną wojnę, a więc od samego początku tutaj każda cywilizacja jest w stanie wojny. Jak to będzie tym razem wyglądało? Myślę, że może potoczyć się to dużo szybciej. Zobaczcie, wszyscy mają tutaj po 4000 wojska, no i od samego początku będą walczyli, tak, będzie z pewnością duże zamieszanie. No ale zobaczcie, że tutaj już niektóre cywilizacje zyskują więcej i widzę, że tutaj Podlasie naprawdę sporo terenów posiada, również Małopolska, jak i zachodnie Pomorze, Warmia i Mazury także, więc tym razem zobaczcie, Mazowsze chyba zostaje całkowicie zajęte. No i zobaczcie, że teraz główne siły to już jest Podlasie, zachodnie Pomorze, parę ziem ma jeszcze tutaj Małopolska, Lubuskie, no i kilka mniejszych województw jeszcze ma swoje tereny, ale to chyba teraz będzie głównie wojna między zachodnim Pomorzem a Podlasiem, więc myślę, że możemy tutaj odpalić właśnie nasz licznik i zobaczyć, jak to się wszystko potoczy. Jeszcze tutaj widzę, że także Pomorze próbuje walczyć o swoje. Więc no, Pomorzanie w tym pojedynku naprawdę okazali się bardzo silni, a głównie właśnie Pomorze Zachodnie, które walczy z Podlasiem i jeszcze gdzieś tutaj Pomorze także próbuje do tej walki się włączyć. Okej, Pomorze tutaj ma naprawdę sporo ziem, no i chyba skończyła się wojna. Skończyła się tutaj wojna między zachodnim Pomorzem a Podkarpaciem. I także skończyła się tutaj wojna między Pomorzem a Podkarpaciem. Zobaczcie, jeszcze przetrwało Wielkopolskie we Wrocławiu, co ciekawe. No a więc tyle terenów tutaj pozostało na placu boju i podejrzewam, że oni będą szykowali się jeszcze do kolejnych wojen. Na razie tutaj podpisali rozejm, ale powiem szczerze, że dosyć zaskoczyło mnie to, że właśnie zachodnie Pomorze, Podlasie i województwo pomorskie tutaj góruje. Czekamy tutaj na ewentualne kolejne wojny, które myślę, że no jeszcze mogą nastąpić, bo raczej to nie są wieczne rozejmy. Te rozejmy już dawno tutaj zdążyły się skończyć, ale obecnie ani Pomorze Zachodnie, ani zwykłe Pomorze, czy też Podlasie nie garni się do wojny. No, Wielkopolska z jedną prowincją raczej nie miałaby tutaj za wiele do powiedzenia. W ogóle to jest ciekawe, że tutaj mamy Podlasie, które tak naprawdę nie posiada głównej części Podlasia, czyli tutaj chociażby Białegostoku. Jedynie mają tutaj Suwałki, ponieważ chyba Pomorze im zajęło część tych terenów. Ciekawi mnie, że w ogóle tutaj zachodnie Pomorze nie chce obecnie walczyć, chociaż mają dużo pieniędzy, nawet mają tutaj wysoką inflację, ale tych pieniędzy za bardzo jakoś w dużej ilości nie wydają, chociaż mogliby tutaj utworzyć dosyć sporo wojska i zaatakować na przykład takie Podlasie. No ale już zbliża się rok 2050, no i chyba tutaj nie zanosi się na żadną wojnę w najbliższym czasie, chyba że nas tutaj jeszcze zaskoczą. Osobiście wydaje mi się, że już za wiele się tutaj nie wydarzy, a więc raczej takim widokiem się dzisiaj pożegnamy. Zatem dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Oczywiście piszcie w komentarzach, jakie jeszcze tutaj scenariusze byście zobaczyli. Mamy chociażby scenariusz polityczny. Myślę, że spodobałby się wam taki odcinek, więc dajcie znać, co o tym sądzicie. A ja postaram się wkrótce jeszcze coś nowego z tego moda tutaj nagrać oraz wam udostępnić. Tymczasem oczywiście wbijajcie na social media, linki w opisie, wpadajcie na Discorda, lajkujcie fanpage, dołączajcie do grupy zarówno na Facebooku, jak i na Steamie. Jeżeli macie tam konta, to śmiało zapraszamy oczywiście, bo na tych grupach się integrujemy, no i nasza społeczność tak naprawdę może rosnąć w siłę. Tymczasem dzięki raz jeszcze za oglądanie, widzimy się już wkrótce, cześć i na razie.